3. Nawyki, które szkodzą Twojemu zdrowiu psychicznemu, a w konsekwencji prowadzą do depresji. Zapraszam Cię na film. Cześć, dzień dobry bardzo. Ostatnio byłam na majówce we Włoszech i jeździliśmy sobie z rodziną po tej pięknej włoskiej Toskanii i miałam takie myśli, że och, Włosi to mają dobrze. Mieszkają sobie na takim długim, odosobnionym bucie, zewsząd oblani wodą, w spokojnym kraju raczej żyją, kiedyś bywało różnie. No, oni wiadomo, mają swoje problemy, w każdym narodzie nie jest idealnie, ale co do zasady z tego Dolce Vita to u nich jest łatwiej korzystać. I porównałam sobie te Włochy do nas Polaków, Polacy. Jakże mają być niezestresowanym narodem, jakże ty masz być niezestresowaną osobą, jeśli my od lat żyjemy w takim niepokoju. Latami. Tutaj z jednej strony jeden agresywny sąsiad, trzecia rzesza, wojny, ekspansja, agresja. Z drugiej strony carowie, Rosja sowiecka, Stalin. Teraz też przecież mamy dyktatora, zresztą z którym graniczymy, bo obwód kaliningradzki, Białoruś jest już jakby wchłonięta. Też jakże my mamy nie być zestresowani, jak tutaj ciągle jest jakiś oddech takiej wojny na karku, gdzieś ten lęk jest spowodowany wojną. I jeszcze dzisiaj w dodatku my już wiemy, że traumy międzypokoleniowe się przenoszą. Jeśli twoi dziadkowie, pradziadkowie doświadczyli traumy z powodu wojny, jakichś wydarzeń, przemocy, gwałtów albo bezrobocia doświadczyli w latach 90., kiedy następowała transformacja, albo głodu doświadczali, to to zapisało się w ich genach. I dzisiaj nauka, która się rozwija dynamicznie, zwana epigenetyką, udowadnia nam, że te pewne dozy stresu, lęku są przekazywane w genach. Od tego jakby nie uciekniemy, ale nie tylko Polacy są zestresowani, Szwedzi też są zdepresjonowanym narodem, a przecież mają tam w miarę spokojnie. Inne czynniki na to wpływają, m.in. niedostateczna ilość światła. Ale my jeszcze dzisiaj sobie do tego stresu, który jest od nas zupełnie niezależny od lęku, my dokładamy sobie dodatkowe rzeczy i wprowadzamy bardzo szkodliwe nawyki dla naszego zdrowia, które prowadzą do depresji. Do tego przyjdziemy. Zachęcam Cię serdecznie do subskrypcji tego kanału, zostawienia komentarza, łapki w górę, ponieważ wszelkiego typu reakcje powodują, że ten kanał się dalej rozrasta. Pierwszy nawyk. Osiadły tryb życia. Pewnie Cię nie zaskoczę, że to mówię, ale osiadły tryb życia i to, że my się dzisiaj tak mało ruszamy w porównaniu z tym, jak czynili nasi przodkowie, naprawdę ma wpływ także na zdrowie psychiczne. Ja wiem, że także ludzie chorujący na depresję chodzą na siłownię, no i powiesz, że okej, no ale ich to nie uzdrowi, oni chodzą na siłownię i tak chorują na depresję. No ale dobrze, że chodzą, ale my tu sięgnijmy jeszcze do źródła tego. Jest taka fajna książka Andersa Hansena, nazywa się El Cerbero Depre i to jest, tłumacząc na język polski, coś zdrowy mózg. To mniej więcej tak to brzmi, wiadomo, to się nie da się wszystkiego tak dokładnie przetłumaczyć. Anders Hansen jest szwedzkim psychiatrą, tak? I on podaje przykład, w tej książce opisuje plemiona. Opisuje różne plemiona, bo są jeszcze dzisiaj takie plemiona, które żyją tak, jak u nas się żyło 150 lat temu albo jeszcze wcześniej. Plemiona w Boliwii na przykład, które są plemionami zbierackimi, które żyją w odcięciu od tych social mediów i tak dalej, od świata elektroniki, techniki, są zbierackie, polują i tak dalej. I tam nie ma depresji. Wśród tych ludzi nie ma depresji. Oni mają kontakt z naturą, oni się dużo ruszają, nie są otyli, im to nie grozi, bo oni muszą sobie iść i jedzenie zorganizować, nie jeżdżą wszędzie samochodami. Oczywiście oni mają swoje problemy i nie ma co tak romantyzować. Tam, jak podaje Anders Hansen, jest bardzo duża śmiertelność noworodków. My jednak mamy tutaj osiągnięcia medycyny naszej, które powodują, że dzisiaj już noworodki, to się bardzo rzadko zdarza, żeby umierały. No i tam też inne choroby te plemiona dopadają, ale nie depresja. No one nie mają, te plemiona, dostępu do takiej nowoczesnej medycyny, jakiej my mamy, no to siłą rzeczy to i inne rzeczy tam się nieciekawe dzieją, choroby ich dopadają. 45-latek w Europie jest w gorszym stanie psychicznym niż 80-latek w Boliwii. Tak to zrozumiałam, jak czytałam tę książkę, polecam ją i warto to przyłożyć sobie teraz na nasz grunt, nie kopiować tego wszystkiego, co jest tam,
tylko wziąć to, co dobre, a dobrym jest to, że oni się ruszają bardzo dużo. Ostatnio też słuchałam podcastu profesora Andrew Hubermana z dr Casey Mins, to jest amerykańska lekarka rodzinna, pracuje na Uniwersytecie Stanforda i jakie ona podawała dane, co się dzieje w Ameryce, to mnie to rozkłada na łopatki. W Ameryce bardzo powszechny staje się Ozempic, to jest lek na otyłość. On i do nas, do Europy dociera i jest tutaj też coraz bardziej stosowany. W 2023 roku Ameryce przypisano 20 milionów recept na ten lek. 20 tysięcy dolarów amerykańskich kosztuje roczna kuracja tym lekiem. Ten lek nie jest refundowany. Coraz młodszym dzieciom jest zalecany, no bo przecież tam otyłość jest także już wśród dzieci. 12-latkom jest ten lek zalecany. No Big Pharma tylko zaciera ręce. Przecież Big Pharmie na tym zależy głównie, żebyśmy my prowadzili jak najgorszy tryb życia, a oni będą na tym zarabiać. No bo przecież dadzą nam tabletkę, dadzą nam lekarstwo, która nas uzdrowi. Zobacz, jakie to jest bez sensu. Jemy jedzenie, które jest wysoko przetworzone, bo to najbardziej działa na to, że my mamy dzisiaj otyłość tak galopującą. W Polsce też 3 miliony cukrzyków jest. Cukrzyca drugiego stopnia ma swoje źródło głównie w niewłaściwym trybie życia. I my dzisiaj jemy przetworzone jedzenie po to później, żeby aplikować sobie na to tabletki. Tylko z Ozempikiem jest taki problem, że Ozempik zadziała. Schudnie się. Tylko, że jak się nie wyeliminuje źródła problemu, czyli tego osiadłego trybu życia, nieodpowiedniej, wysoko przetworzonej diety, to problem nie zniknie. Odstawisz Ozempik i później może Cię spotkać efekt jojo. Dr Casey Mins, ta lekarka rodzinna, mówi, że diametralne i kolosalne znaczenie dla naszego zdrowia ma ruch i 20 minut po każdym posiłku spaceru już powoduje, że Twój metabolizm podnosi się na poziom wyżej. A jak zaczniesz biegać, zaczniesz inny sport uprawiać, to jeszcze w górę idzie. Ja dzisiaj rano o 6 już byłam na siłowni, mam dzisiaj teraz turbo energię i mogę tutaj mówić i zachęcać wszystkich do dobrego stylu życia. Mnie też się nie chce czasami. Mi też się nie chce. Tylko ja wiem, że ja sobie wypracowałam takie życie, jakie chcę mieć, jakie zawsze chciałam mieć, dzięki temu, że robię rzeczy, których mi się nie chce robić. Nie zawsze w skowronkach wstaję na siłownię, nie zawsze chce mi się na ten spacer wyjść. Teraz mam dodatkowo psa, mamy psa, więc to jest mobilizacja, żeby na spacery wychodzić. Także to może zmienić. Eliminacja wysoko przetworzonej żywności. Zobacz, paczka szpinaku w sklepie kosztuje 7 zł. Tyle samo, co paczka chipsów. Wiem, że trzeba ten szpinak przyrządzić, ale on ma tyle bogatych różnych mikroelementów, witamin dla Twojego mózgu, dla Twojego ciała, że warto się potrudzić i czasami przyrządzić ten szpinak. Drugi nawyk. Ja to zakwalifikowałam jako drugi nawyk, czyli multitasking, rozpraszacze, social media, co jest dzisiejszym ogromnym dystraktorem. Ty myślisz, że Ty będziesz wykonywać jakieś zadanie do pracy i jednocześnie patrzeć w telefon, jak Ci tam z Instagrama, z TikToka, czy z czegokolwiek innego, nawet z YouTube'a wyskakują filmy, no to jeśli Ty tak myślisz, to Ty jesteś w błędzie. Jest na to szereg badań naukowych, które wskazują już na to, że multitasking, wielozadaniowość, rozpraszacze nie sprzyjają produktywności. Ty nie posuwasz zadań do przodu, tylko Ty się zatrzymujesz na czymś, rozpraszasz i nie idzie Ci to dalej. Z telefonem sobie wyrobić trzeba dobrą relację, social media są też dla ludzi, chociaż uważam, że nie są dla nastolatek, zwłaszcza dla dziewczynek, a wiem, że one tam spędzają dużo czasu, bo one się zaczynają porównywać. One widzą tam jakiś kanon ciała, kanon urody i zaczynają do tego dążyć i na mózgi nastolatek znacznie bardziej negatywnie oddziałują social media niż na mózgi chłopców, bo chłopcy znajdą sobie czasami tam inne zajęcia, pośmieją się trochę na tych social mediach, ale pójdą pokopać piłkę i tak dalej. A dziewczynki, młode kobiety są w ten świat wciągane, który jest często nierealny i one są skłaniają się do tego, żeby się porównywać z innymi. To też im się wydaje, że wielu młodym ludziom, że oni się będą uczyć jednocześnie i patrzeć w telefon, to nie działa. To tylko powoduje, że nasz mózg wpędza się w spiralę porównywania i coraz gorzej i gorzej się czuje. Dlaczego my dzisiaj mamy rozwiniętą niby tak technologię, powinno być nam łatwiej w życiu, a okazuje się, że badania PISA wskazują,
że umiejętności matematyczne, umiejętności myślenia spadają. O ile w XX wieku rosły, to jest tak zwany efekt Flynna, o tyle w XXI wieku następuje spadek, ponieważ my się dajemy ogłupiać tym różnym rzeczom. Wiesz, że w krajach, w Ameryce 60% reklamy to jest reklama sponsorowana w mediach przez Big Pharma? No przecież im zależy, żeby nas ogłupiać. Oni ci dadzą tabletkę na szczęście i powiedzą, że weź to i poczujesz się szczęśliwa. Weź ten lek i poczujesz się szczęśliwy. A wszystko, co zechcesz, to tak opakują i sprzedadzą ci, no tego nie kupisz? Przecież jesteś tego warta. Jesteś tego wart. No to jakże ty nie zechcesz tego mieć, jak jesteś tego wart i jeszcze to cię uszczęśliwi? Reklama ogłupia. Bardzo mocno i skutecznie ogłupia. I tak samo jak niewłaściwe korzystanie z social mediów. I okazuje się, że z tych badań PISA, że tam, gdzie społeczeństwa są bardzo słabo wyedukowane, dystraktorami są otoczone, to też one się dają zmanipulować tej ideologii transgender. O tym się nie mówi oficjalnie, ale osoby, które są transpłciowe, są bardzo mocno narażone na depresję. I powiedzą ci, że okej, to przez to, że one są dyskryminowane, tak jak w Kanadzie teraz oficjalnie mówią, ale chodzi o to, że jakim społeczeństwo wmawia, że pewne otoczenia, że one powinny iść, zmienić tą płeć, chociaż one w wieku nastoletnim nie do końca wiedzą, bo one poszukiwać zaczynają siebie, jeszcze trafią na nieodpowiedni grunt i w nich ktoś podsyci, że one się okaleczą, te osoby trwale, ci młodzi ludzie, a później jednak twierdzą, że one nie chciały być może dziewczynką, one chcą być z powrotem chłopcem, a się nie da do tego już wrócić za bardzo. Okazuje się, że padły ofiarą manipulacji, no to później takie osoby popadają w depresję. To jest ruina psychiczna. No i tamten biznes kwitnie. Bardzo mocno, nie będę się tu wgłębiać w szczegóły, ale bardzo, bardzo polecam zagłębić ten temat. Dlatego też bardzo mocno na poziom koncentracji wpływają gazety, kto jeszcze czyta gazety, albo książki. Okazuje się, że kolorowe ekrany, tablety nie wpływają dobrze na poziom koncentracji i mimo wszystko lepiej jest czytać książki papierowe czy gazety papierowe, dlatego ja u siebie wydaję książki papierowe. W trosce o moich czytelników mam nie tylko e-booki, ale mam książki papierowe i bardzo mocno zachęcam do czytania papieru, bo wtedy człowiek się skupia bardziej. Może zakreślić, podkreślić coś. Moje książki są wszystkie popodkreślane jakimiś kolorowymi markerami, długopisami. Wypisuję sobie później z nich różne rzeczy. To jest inna forma czytania. Więcej się zapamiętuje. Nic nie będzie dla Ciebie bardziej korzystne, jeśli chodzi o formę koncentrowania się, oprócz technik też medytacyjnych, niż właśnie czytanie na papierze. To jest tak rozwojowe zajęcie, znacznie bardziej rozwojowe niż oglądanie seriali, social mediów i tak dalej. Z tego najwięcej zapamiętasz. Trzeci czynnik, który bardzo mocno wpływa na pogorszenie naszego zdrowia psychicznego, a w konsekwencji prowadzi do depresji i wielu innych negatywnych konsekwencji dla zdrowia, to jest stres. I znowuż dane z Ameryki. 80% chorób, mówiłam to już w poprzednich filmach, z jakimi ludzie się zgłaszają do szpitali, powstaje na tle stresowym. No jeśli my dzisiaj chcemy być w tym multitaskingu, porównujemy się, nie dosypiamy, higiena snu brakuje, śpimy z telefonami przy poduszce, to siłą rzeczy my się narażamy na stres. Jeśli jeszcze trafisz na pracę, na jakiegoś narcystycznego, przemocowego szefa czy szefową, no to dodatkowo to generuje w tobie stres. Jeśli masz w domu jakieś stresogenne czynniki, no dzieci wiadomo małe też bywają powodem, źródłem stresu, choroby, krzyki, hałas i tak dalej. Rodzicielstwo jest bardzo satysfakcjonujące, ale też nie ukrywajmy, że czasami generuje wysoki poziom stresu, no to ty możesz chodzić zestresowany. I wiadomo, że żeby zmniejszyć poziom stresu, poziom kortyzolu, hormonu stresu we krwi, to trzeba przede wszystkim zredukować źródła tego stresu. Może zmienić pracę. Może, wiadomo, dzieci są, jakie są, czasami dzieci muszą krzyczeć, więc z tym się nie da zrobić nic czasem. Ale jeśli ty masz w domu na przykład jakąś przemocową osobę, osobę narcystyczną, która cię nie szanuje, źle traktuje, to może warto się zastanowić, co zrobić z tym źródłem stresu.
Bo jak mówił mój wielki mistrz psychoterapii, logoterapii nastawionej na sens i poszukiwanie życia, Viktor Frankl, to nie jest żaden heroizm przyjmować cierpienie, którego można uniknąć. To jest sadomasochizm. Wiedział gość, co mówi, bo przeżył 4 obozy koncentracyjne i wyszedł z nich i pomagał ludziom w depresjach, w nerwicach, był psychiatrą, później psychoterapeutą. Więc zastanów się, jak można się pozbyć pewnych źródeł stresu. Jeśli social media są dla Ciebie źródłem stresu, albo je odetnij, albo korzystaj z nich na komputerze, łatwiej jest nie spędzać tam tyle czasu, co na komórce, albo ustaw sobie granice, w jakich czasowe, w jakich możesz z nich korzystać. Dane polskiego NFZ-u, to też o czymś świadczy. W 2021 roku refundowane leki przeciwko depresji wykupiło 1,5 miliona osób. Przeciwko depresji, ale te leki działają też na jakieś problemy z lękiem. I to było 59% więcej osób niż w 2013 roku. Także widzisz, że u nas też to galopuje, u nas też to rośnie i warto zacząć coś z tym zrobić. Na stres pomóc sobie w ten sposób, wracając do punktu pierwszego. Zredukować to jedzenie, które jest przetworzone, ruszać się dużo, zażywać teraz kąpieli leśnych, czyli chodzić do lasu, do parku, na spacery, bo jest ku temu pogoda, jest ku temu okazja. Bardzo polecam. Z jak najmniej dystraktorów, na ile to jest możliwe, jak najwięcej skupiania się na swoim spokoju wewnętrznym, na budowaniu tego spokoju. Nie powiedziałabym, że szczęścia, bo wiesz, co pisze Anders Hansen w tej książce Zdrowy mózg? On pisze, że nasz mózg wcale nie jest stworzony do tego, żeby być szczęśliwym. Może Cię tu rozczaruje, ale tak jest. Ponieważ nasz mózg przez ewolucję został zaprogramowany do tego, żeby zbierać, zdobywać, łowić pożywienie, rozmnażać się. I takie pytania, czy Ty jesteś szczęśliwy, czy Ty jesteś nieszczęśliwa, może oczywiście warto od czasu do czasu sobie zadać, ale jeśli Ty będziesz sobie codziennie zadawać, ja nie wiem, czy to Cię zaprowadzi do dobrych wniosków. Bo to tak jak powiedzieć osobie, która się czuje wyspana, ale ktoś jej mówi, że o, spałaś tak mało godzin, na pewno jesteś niewyspana i dzisiaj masz zniżkę energetyczną, to ta osoba w to uwierzy. I jeśli Ty dojdziesz do codziennie rano pytając się, czy jesteś szczęśliwy, to Ty możesz dojść do wniosku, że Ty jednak jesteś nieszczęśliwa i się zakotwiczysz, zafiksujesz nad tym. Niczyje życie w 100% nie jest szczęśliwe. Jak to mówił Frank, trzeba mieć powód do szczęścia. Powód do szczęścia, słońce za oknem, piękny zielony maj, piesek, kotek, którego możesz pogłaskać, zdrowe dziecko uśmiechnięte, fajny mąż czy żona, praca, którą się lubi, to, że jesteś zdrowa, to, że masz zdrowe nogi i możesz iść na siłownię, pobiegać czy na spacer. Jest wiele powodów, dzięki których możesz mieć szczęście, a taki stan homeostazy, który jest zupełnie pozbawiony i lęku, i Ty w ogóle nie masz takich okresów smutku, to nawet ja nie wiem, czy do końca zdrowy, bo my musimy wyłapywać jakieś niebezpieczeństwa, które mamy w otoczeniu. Być uwrażliwieni na lęk. Dzięki temu przetrwaliśmy. I to nawet też ten psychiatra szwedzki Anders Hansen pisze, że to nie jest zdrowe, że tylko ta pozytywizm, jedziemy, hulaj dusza, piekła nie ma, wszystko jest fajnie. Nie. Okresowe stany smutku są okej, są w porządku. Tak samo w porządku jest to, że Ty się czasem czegoś boisz, że my się boimy wojny. No oczywiście, jeśli nasłuchasz się newsów ze wschodu, to tej wojny jeszcze będziesz się bać bardziej, generujesz sobie stresa, dlatego nie warto się skupiać tak bardzo na rzeczach, na które nie masz wpływu. Ale nasz mózg nie został stworzony do tego, żeby rozkminiać nad tym, czy jest szczęśliwy, czy nie. On ma inne zadania i na tym warto się skupić, bo jeśli będziesz się skupiać na tym i rozgrzebywać to, to nigdy nie będziesz szczęśliwy. I w depresję możesz popaść. To wszystko w dzisiejszym filmie. Daj znać, jakie Ty widzisz czynniki i powody depresji albo szkodzenia sobie zdrowiu psychicznemu. Oczywiście, jeśli chcesz popracować nad nawykami, to ja zapraszam Cię do moich książek. Mam całą trylogię o turbonawykach. To jest taka coachingowa książka bardziej, turbonawyki, które małe rytuały, które podwyższą jakość Twojego życia. To jest książka terapeutyczna, turbonawyki dla budowania poczucia własnej wartości i turbonawyki dla związku, związkowe. Polecam te trzy pozycje, jeśli chcesz zgłębić temat i do zobaczenia w kolejnym filmie.